ręce? Szkoda czasu. Tak. Ej, zaraz. Tutaj nigdy nie poznasz żadnego chłopaka. Ale nie jestem napalona na chłopaków tak jak ty. O Boże, to on, Price. O, czy on nie jest szałowy? Price Montague? Podoba ci się ten arogancki szczeniak? Nie. No, trochę. On nie jest arogancki. Jest interesujący i mądry. I pechowy. Usunięto go ze szkoły za picie. Dinis, o każdym krążą jakieś plotki. Co cię pociąga w takich typkach, Tamiro? Najpierw był Max, teraz Price. Znajdź sobie kogoś na swoim poziomie. Na mym poziomie? Co masz na myśli? Nie, 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 nie zrozum mnie źle. Price ma co tydzień nową dziewczynę, a ty wciąż lubisz pluszowe misie. Wiem, że wszyscy mają mnie wciąż za niedoświadczoną idiotkę, ale nie jestem już tą samą głupią Tamirą Goldstein. Daję słowo. No jasne. Tamiro, lubię cię taką, jaką jesteś. Ja też. Cześć. Proszę. Dwa oblicza Tamiry. Nie znoszę kanapek z automatu. Tak, słusznie, są ohydne. Skończę je za ciebie. Kuchnia powinna być otwarta dłużej. Wiesz, Alex, zgodnie z paragrafami związkowych umów nie wolno pracownikom kuchni pracować dłużej niż 12 godzin dziennie. A ty skąd to wiesz? Nie tylko lubię jeść, ale i czytać o jedzeniu. Umiesz czytać? Hej, ktoś powinien otworzyć tu nocną kawiarnię z barem. Hej, spróbujmy. Już na myśli o pracy fizycznej dostaję dreszczy. Lecz Ashley Dupree w kawiarni to brzmi nieźle. Cześć. Panie kapitanie, czy możemy naszą kafeterię zamienić na nocną kawiarnię? Doskonały pomysł. Cieszę się, kiedy widzę, że macie w sobie ducha przedsiębiorczości. Świetnie. Powodzenia. Świetnie. Ani słowa Szonowi, zgoda? Bo on zaraz coś tak skomplikuje, że się nie pozbieramy. Wspaniale! Więc jesteśmy wszyscy za. Tak. Cześć! Już się dowiedziałem od kapitana, co i jak. O, wspaniale! Nowa planeta Hollywood, no nie? Trzeba by ściągnąć gwiazdy na otwarcie, a? No i proszę, pomyśl. Masz, babu Paczek. Świetny pomysł, tylko skąd weźmiemy pieniądze na uruchomienie kawiarni? No właśnie. Słuchajcie, Nigel da nam produktów za około $500. To już coś. Hej, Tamiro, słyszysz? Tak, tak, słyszę. No tak. Trzeba zadowolić jak najwięcej ludzi. Wegetarian, potrawy bez mięsa, bez ryb. Kuchnia regionalna, coś z Meksyku. A coś z chińskich dań. Hej, ludożercy, każdy zgadza się, że chrupki się je, kiedy jest dobrze i kiedy jest źle. A Jimmy o nich wszystko wie. No czyż nie? Chyba siedziałeś bez kapelusza na słońcu. Nie, może niewiele wiem, ale na jedzeniu się znam. Musicie to przyznać. Tutaj jest konieczna firmowa specjalność. Tak jak McDonald's ma burgery, inna firma kurczaki, Pizza Hut ma pizzę, więc... Więc? No właśnie, musi być coś. Jimmy Pychota. Jimmy Special. A może frytki chili, nie? Sushi! Nie, nie, nie. To może... może coś na patyku. Czemu wszyscy traktują mnie jak dzieciaka? Chłopcy nie patrzą na mnie jak na dziewczynę. Nie wiem, jak zacząć. Miej więcej zaufania do samej siebie. Łatwo to powiedzieć. Wiesz, pamiętam, jak trener powtarzał, nieważne, czy się przegrywa,
Ważne, że się jest w drużynie. Co? Ten trener grał bez kasku na głowie. Jest taka minuta w życiu, która nie wróci. Tamiro, chłopcy będą cię zauważać, lecz musisz to i owo zmienić. No, ale co? Makijaż, uczesanie, musisz mieć swój styl. Przydałby ci się tusz do rzęs. Co jeszcze radził ten trener? Tamiro. Czy chcesz poznawać chłopców, czy strzelać bramki? Hm? Nie martw się, jesteś fajna jako dziecko. Jesteś jak moja siostrzyczka. Widzę, wszystko gra. Brawo. Świetnie. Co ja bym zrobił bez mojej asystentki? Rewelacyjnej Denise. Ale pamiętaj, jutro ja jestem szefem, a ty asystentem. Tak? To się okaże. Alex, wyglądasz imponująco, a ty, Ashley, szałowo. Będzie tu dzisiaj kupa ludzi. Czy poradzicie sobie? A masz wątpliwości? Ej, wiesz, co mówił trener? Jak nie dajesz rady, wsyp talg do shortów. Czy długo grał bez kasku? O, Cassidy, proszę cię, wyglądasz fantastycznie, posłuchaj. Tamira może się spóźnić, proszę, spróbuj ją zastąpić, dobra? Proszę, nie martw się, na pewno nikt nie wyjdzie stąd głodny. Dobrze, wierzę ci, jesteś świetna. Max, mój skarbie. O, tak. O, mój liczy krupo, nie wiedziałem, że będziemy partnerami w biznesie. Uściśnij tatuśka, kochasz szmat. No. Żaden liczy krupa, lecz kasjer. A jak mnie jeszcze raz tkniesz, położę cię do trumny w tym garniturze, jasne? Tak, Max, działaj. O, to ty! W porządku, zmywacz naczyń, może to nie wydawać się ważne, ale zapewniam cię, że jesteś głównym trybikiem w tej machinie, jasne? Jasne, choć byłbym ważniejszy, sprzedając Jimmy pychoty. Dosyć już, Jimmy, dosyć. Czekaj. Tylko nie wylizuj talerzy, dobrze? Dobra. Do dzieła. No więc... Dobra. Uwielbiam was. Chodźcie, proszę, chodźcie. Zdziczeliście z głodu, nie wstyd wam? No tak, było trochę zażaleń, ale ogólnie dobrze poszło. Hej, co jest? Przestańcie, do licha. Dosyć tempaki. Nie macie za grosz w smaku. Alex, chcę wiedzieć jedno. Czy w życiu cokolwiek gotowałeś? To nieważne. Sprawdź lepiej, co ona wyczyniała. Gdyby ktoś nie rozdał podwójnych karteczek na każde danie, to ja dałabym sobie z tym tłumem radę! To była promocja, skarbie, zrozum, promocja. Jeśli szukacie kozła ofiarnego, to zaraz mój palec wskaże winnego. Oto najpowolniejszy kasjer na świecie. Dosyć tego. Cześć, dzieci. Czy nie należy właśnie teraz zaproponować wszystkim Jimmy'ego pychoty? Nie. Nie. Wystawili nas do wiatru. Brakowało tutaj Tamiry. Tak, gdzie ona jest? Nie wiem. Cześć, Price. Jestem Tamira. Podniosłeś mi książkę, pamiętasz? Jasne. Trochę się zmieniłaś. Bardzo się zmieniłam. Wezmę następny rok wolny i spróbuję od nowa. Serio? To świetnie. Nie mogę się doczekać końca semestru. Czuję się tu jak w klatce. Tak, ja też. Wiesz, tutaj jak na mój gust jest za wielu nieudaczników. Chodźmy. Hej, Tamiro. Czy nie jest ci tutaj... za chłodno? Ale o co wam chodzi? Nie przyszłaś do kawiarni, czy nie jesteś chora? Nie musicie się troszczyć o mnie. No tak, na razie.
Nieudacznicy. Mówiłem. Tak. Racja. Cześć. Cześć. Przyjdź na spotkanie do kawiarenki. Przyda się nam twoja pomoc. No, czekam, wiecie, chodź. Ja na razie. Na razie. Cześć, Tamira. Cześć. 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 Hej, hej, hej. Nie chcesz z nami pogadać? Zdaje mi się, że Tamira puściła nas kantem, co? Mówisz o lalce Barbie? Teraz ją pochłonęły inne sprawy. Zacznie żałować, jak zobaczy, że każdy z nas zgarnia dolce. Ten wieczór przyniósł stratę w wysokości $150. Co? Straciliśmy? Cuchnęłam jak przypalona jajecznica i jeszcze straciłam pieniądze? Odchodzę. Ja też. Dajcie spokój. Wystarczy się przegrupować, a odzyskamy naszą forsę. Jasne? Tylko jeden kęs. Spróbujcie koniecznie. Jimmy. Jedz. To pyszne. No jasne. Ja nazywam to raj wegetarian. Papryczka, chili, cebulka, jarzynki. Tu jeszcze coś jest, co? To mój tajny sos. Niesamowite. A tak. Hej, jeśli ja tu mam dla ciebie raj gwiazd. Ja też chcę. Ale mi to smakuje. Sean. Pyszne. Zacznijmy od nowa. Jeszcze raz spróbujmy, wprowadzając do naszego menu raj Jimmy'ego. Świetnie. To ja. Co to? Nowe dekoracje? Wiesz, cóż, koniec z dziecinadą. Wyrosłam z tego. Tamiro. To jest misio, którego przywiozłem ci z Belgii. Halo, spójrz na mnie, nie wpychaj mnie do pudła, boję się. Sean, dość głupot. No wiesz, co z tobą, Tamiro? O co ci chodzi? No, ignorujesz przyjaciół, ubierasz się... O tak, zachowujesz się jak ktoś, kogo w ogóle nie znam. Bardziej podobała mi się dawna Tamira. Z ciebie widać, wyrosłam także. Oby chłopak, dla którego zmieniłaś samą siebie, był tego wart. Czas na ucztę! Chodźcie, są stoliki! Nie ma chętnych? Nikt nie przyjdzie. Wczoraj odstraszyliśmy wszystkich. Co? O czym mówisz? Nikt nie przyjdzie spróbować moich Jimmy Pychot? To skandal! Skandal! Hańba! Ludzie, litości! Nowy plan ataku. W wielu krajach panuje głód. Gdyby was ogarnął nieodparty głód, są dostępne nawet późną nocą różne pychoty. O tam, tam. Jimmy Pychota! Jimmy Pychota! Jimmy Pychota, proszę bardzo! Bardzo nie proszę, pożałujecie! Porcja. Tak, zepsuł się i kiedy go zreperują... Hej, skosztuj może tego. To pyszne. Gdy... patrzysz na gwiazdę, to czy myślisz, kto jeszcze w tej sekundzie na nią patrzy? Nie. O cóż, ja też nie. Dobrze, więcej sosu, już lecę, dobrze, już dobrze, lecę! Raj, ja zaraz przyniosę jeszcze więcej, Alej! Zaraz, ludzie, są głodni, mogłam jeszcze dwie barwy! Tak jest, Baraj, wegetarian i co? Dobrze, trzy Jimmy Pychoty. Zaraz dosmażę! Hej! Chcesz? Co to? Wódka. Nie, dziękuję. Mogą cię za to wywalić. No to co? Dobra. Dla humoru. Nie muszę pić dla humoru. Tak ci wesoło?
Nie wygląda na to. A trafiłam już na twoją listę przegranych? Hej, uderz w stół. Coś ci powiem. Wiem, że jesteś naprawdę fajny i że mogłabym cię polubić. Wiem też, że ty ani się obejrzysz, jak będziesz najbardziej przegrany. Podoba ci się to, prawda? Ja wiesz, jak tylko jedno zamówienie na minutę! Co? Poczekaj, Cassidy. I zaraz cię zastąpię. Jak się cieszę, że chcesz. Och, co? Dzięki. Dla kogo to genialne Tex-Mex przyprawione proszkiem do kichania? Dla kogo? Nie ma chętnych? Po spłaceniu Nigela zostaje nam zysk w wysokości... No? Dolara i 25 centów. A w nagrodę, że się udało, te pieniądze powinien dostać Jimmy. Zgadzam się. Co? No! O, no! O śliczności! No chyba. Dzisiaj wysoka fala, a jutro koncern dań na wynos. Coś w rodzaju Disneylandu, smakołyków. Sean... No co, Jimbo? Oj, oj, nie gniewaj się. A raczej generale. Idę na emeryturę. Dlaczego? Też coś? Trudno. Chodzi o to, że kiedy zaczęła się taka masowa produkcja Jimmy Pychot, to straciłem do nich całe serce. Nie potrafię gotować bez miłości. Ojej, może posiadasz jacht, pałac, dwa jaguary i kilkanaście osób służby? Sean, proszę cię, dość! To może choć podasz mi przepis na twój tajny sos, co? Nic z tego, stary. Nie znęcaj się nade mną! Sean! Czekaj! Dobrze, dobrze! Jeszcze pożałujesz! Jimmy! Och, cześć. Słuchaj, nie wiem, czy już wiesz, że Price'a wyrzucono za pijaństwo. W porządku. Wiem, myliłam się co do Price'a. Najgorsze, że omal przez niego nie straciłam czegoś ważnego. Przykro mieć złe wspomnienia z podróży. Nie, przyjaźń to najcenniejsze. Aha. Twoja przyjaźń, Sean. Już dobrze. Hej! To ja byłem i pozostanę na zawsze twoim przyjacielem. Hej, czy znajdę sobie chłopaka? Tak. I wiesz co? Polubi cię za to, jaką jesteś. A jesteś najsłodszą i najmilszą. Serio? Na pewno. Ale wiesz co? Nie jestem już tą Tamirą Goldstein, która weszła kiedyś na pokład. Wiem, że nie. O.